Ej kochani, witajcie! Z tej strony Adrianna. Odkąd wrzuciłam na mojego Instagrama to zdjęcie pokazujące zniszczone, spuszczone włosy i włosy, które udało mi się uzyskać, czyli zdrowe, falowane, to pojawiło się mnóstwo komentarzy, abym zrobiła odcinek o włosach i pokazała moją stylizację i pielęgnację i to dzisiaj będziemy robić. Pamiętajcie, to nie będzie odcinek z moją historią włosową, a jedynie pokazujący moją rutynę pielęgnacyjną. Ja wiem, jestem dopiero początkująca w tym temacie, jeszcze wielu rzeczy się uczę, tak więc wybaczcie mi, jeżeli będę popełniała jakieś błędy. A także oglądając ten odcinek możecie sobie pomyśleć: o matko, ta kobieta tylko zajmuje się swoimi włosami, a gdzie praca? A gdzie jedzenie? Ona tylko siedzi, dłubie, nakłada maski, olejki, co tu się dzieje? I oczywiście to nie jest tak, ja wam w tym filmie pokazuję taką moją rozbudowaną rutynę pielęgnacyjną, taką, którą robię wtedy, kiedy jest weekend, mam czas, chcę się zrelaksować, ale wiadomo, jak trwa normalny tydzień, jest tydzień pracy, to jak każdy człowiek zajmuje się swoimi włosami 10 minut. Tak więc nie przedłużając, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, suba, kliknijcie dzwoneczek i ruszamy! Przed pokazaniem wam pielęgnacji chcę wam tylko pokrótce powiedzieć, że ja jako dziecko miałam zawsze spuszczone włosy, inne koleżanki miały piękne, długie, gładkie włosy, a ja zawsze siedziałam z włosami typu Hagrid, ewentualnie Kopernik. I zawsze myślałam, że po prostu ja jestem beznadziejna, moje włosy są beznadziejne i zostałam pokarana przez Boga takimi włosami. A dopiero później dzięki internetowi dowiedziałam się, że moje włosy po prostu chcą się kręcić i trzeba je traktować inaczej. I właśnie to wam dzisiaj pokażę, tak więc zapraszam was do mojej łazienki. Na początku zaczynam od rozplątania warkocza. Byłam u fryzjera na farbowaniu i na koniec poprosiłam go właśnie o taką fryzurę. Dodatkowy lekki masaż głowy nigdy nie zaszkodzi. Teraz bardzo delikatnie rozczesuję moje włosy za pomocą grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami. Mój jest marki Loczek, bardzo podoba mi się, jak wygląda. Spójrzcie, jaki pudel. Włosy po warkoczach zawsze wyglądają świetnie. Następnie nakładam olejek. Dziś będę testowała olejek Trust Me Sister do włosów wysokoporowatych. Natomiast moim wielkim ulubieńcem jest po prostu zwykła oliwa z oliwek. Sprawdza się u mnie najlepiej. Staram się go nałożyć dokładnie i dotrzeć do każdego włosa. Jak widzicie, nakładam go na całą długość włosów, na końce, jak i na włosy przy skórze głowy, żeby odżywić i wzmocnić też te młode części włosa. I kiedy na włosach mam już olej, to teraz zepnę je i dam mu czas, żeby trochę wniknął i te włosy odżywił. Zepnę je za pomocą takiej gumki. Ta gumka nazywa się gumką olejówką, dlatego że jest wykonana z materiału sztucznego. Tutaj w tą gumkę nic nie wniknie i nie zniszczy jej. I słuchajcie, ja tę gumkę kupiłam chyba 2 lata temu w Bershce. To absolutnie nie była żadna gumka z drogerii włosowej. Ja nawet nie wiedziałam, kupując ją, że to są takie bardzo popularne gumki wśród dziewczyn, które lubią dbać o swoje włosy. Ale przyznaję, że świetnie się sprawdza przy pielęgnacji włosów i nałożę jeszcze na to taki twarzowy czepek po to, żeby temu olejowi i moim włosom było cieplej i żeby te składniki po prostu lepiej w nie wnikały. Dbanie o włosy jest fajne, bo nie przeszkadza w normalnym życiu. Można czytać, można pracować, a robota na włosach sama się robi. Po 30 minutach będę emulgować olej na włosach, czyli pozbywać się go za pomocą odżywki. Dzięki temu będę miała pewność, że włosy nie będą niedomyte i tłuste. Bez emulgowania często wychodziłam z przetłuszczonymi pasmami włosów, mimo że myłam je 2 razy mocnym szamponem, ale to właśnie emulgowanie najlepiej pomaga mi pozbyć się oleju z włosów. Dziś użyję do tego odżywki marki Barwa z proteinami ryżu. I z tą odżywką na włosach pewnie spędzę 15-20 minut, żeby dać tym proteinom porządnie wniknąć w moje włosy. Moje włosy były ostatnio dość przyklepnięte, bez życia i słabo się kręciły, więc to znaczy, że najwyraźniej brakuje im tych protein, więc staram się dostarczyć im tego składnika. I znów powracam do wanny. Jako że byłam u fryzjera i na mojej skórze wciąż są pozostałości farby, to będę je domywała mocnym szamponem z SLS-em, choć na co dzień myję włosy, jak i skórę głowy odżywką myjącą. Moim rypaczem, czyli szamponem z mocnym składem, jest szampon z Barwy, który kupuję w lokalnym sklepie spożywczym. I na koniec, żeby domknąć pielęgnację, nakładam na dosłownie już kilka minut odżywkę emolientową. Jeżeli nie wiecie, co to emolienty, nie przejmujcie się, ja też wcześniej nie wiedziałam, ale lubię wyobrażać sobie emolienty jako taką kołderkę na włosach. Otulają je, wygładzają, zabezpieczają przed puszeniem i ładnie nabłyszczają. No i teraz zaczyna się prawdziwa magia, kręcą
ciemnowłosej, bo przechodzimy do stylizacji. Na początku dokładnie spłukuję wcześniejszą odżywkę, żeby nie obciążała mi włosów. Później na ociekające włosy nakładam odżywkę bez spłukiwania marki Jessie Carroll Confident Coils, która wzmacnia mój skręt. I najważniejszy krok w mojej stylizacji to nałożenie żelu stylizującego i utrwalającego. Ja dzisiaj użyję żel marki HTC Lemon Lemur i bardzo dokładnie wgniatam go we włosy. Tak naprawdę im dłuższe i dokładniejsze gniecenie, tym ładniejsze mi wyjdą fale, dlatego przykładam się do tego i poświęcam na to sporo czasu. Przy kręconych włosach nie ma też tradycyjnego wycierania włosów ręcznikiem. Zamiast tego odsączam je z wody za pomocą starej, bawełnianej koszulki mojego narzeczonego. Koszulki sprawdzają się świetnie, bo nie puszą włosów, tak więc jeżeli nawet macie włosy proste, to również używajcie koszulek albo delikatnych ręczników, dlatego że ręczniki frotte bardzo te włosy niszczą. Kolejnym dość zabawnym krokiem stylizacji jest koszulkowanie. Rozkładam na łóżku koszulkę i umieszczam w niej włosy, żeby utworzyć taki zabawny turban. W tym jakże pięknym nakryciu na głowę spędzę około 15 minut. Dzięki niemu moje włosy będą zabezpieczone przed puszeniem się. Nie będę też, wiecie, czuła tych skakujących kropelek wody cieknących mi po plecach. A także koszulkowanie w moim wypadku pomaga zdefiniować skręt, powoduje po prostu, że fale są ładniejsze i bardziej widoczne. Obiecuję, już kończymy. Po 15 minutach zaczynam suszyć włosy suszarką z dyfuzorem. Dyfuzor sprawdza się świetnie przy kręconych włosach, bo ich nie puszy i nie rozwiewa i po prostu nie psuje naszych fal i loków. Zazwyczaj jak bardzo mi się już nie chce, a zazwyczaj mi się nie chce i boli mnie szyja, to suszę włosy w takiej pozycji. Obiecuję, już zbliżamy się do końca, już na sam koniec po wysuszeniu włosów. Nakładam na nie jeszcze odrobineczkę serum do włosów. To jest akurat serum marki 4 szpaki. Staram się dobrze rozsmarować, nawet tutaj trochę smaruję po dłoniach, żeby tych włosów dodatkowo nie przetłuścić. Okej, i wgniatamy i także dzięki wgniataniu pozbędę się tych sucharków, które powstały mi na włosach od stylizatora. Sucharki są dobre, sucharki pomagają nam nasze włosy mocniej skręcić, ale trzeba je odnieść, bo inaczej wyglądamy w ten sposób. Gnioty, jak już pewnie zauważyliście, kręcone włosy to jest głównie gniecenie ich. I okej, tak, prezentują się gotowe włosy. Ja zaraz sięgnę po lusterko, zobaczę jak wyglądają. No, nie wyszło źle, zdecydowanie ta strona podoba mi się bardziej. Tutaj wyszedł mi jakiś puch, coś tutaj się musiało zadziać. Może dałam na tę stronę za mało produktu, ale zobaczcie, ta strona pokręciła się fantastycznie. Ojej, no, powiem wam, że już dawno nie udało mi się tych włosów tak ładnie wystylizować. Zazwyczaj kończę niezadowolona, zazwyczaj albo te włosy są spuszone, albo przeciążone, a dzisiaj chyba fajnie dobrałam kosmetyki i jestem zadowolona z efektu. Tak więc, jeżeli ten film wam się spodobał, to proszę zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, zajrzyjcie na Instagrama, tam często wrzucam swoje zdjęcia kręconych włosów, często wrzucam jakieś posty o włosach, często wrzucam jakieś informacje na Instastory, tak więc zajrzyjcie na Instagrama, a ja już się z wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!